Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku elektroprzewodnika. Często pytacie mnie, jakiego programu używam do symulacji układów elektronicznych i nie chodzi tu tylko o układy, które prezentuję w odcinkach elektroprzewodnika, ale programu, który używam na co dzień. Tym programem jest LTSpice. Jest to według mnie najprostszy, a przede wszystkim darmowy program do tego typu działań. Wystarczy sobie wygooglać, i pod pierwszym linkiem znajdziemy stronę producenta Linear Technology, obecnie aktualna wersja 4, jak oglądacie może być już inna, no i znajdujemy odpowiednią wersję dla mnie, dla systemu Windows, no i możemy tutaj zarejestrować sobie konto, jeżeli nie, możemy po prostu pobrać nasze oprogramowanie i zobaczcie, 16 MB, szybciutko się pobiera, prosta instalacja i tak wygląda okno po zainstalowaniu. Aby przejść do utworzenia naszego pierwszego schematu, naszej pierwszej symulacji, klikamy tę oto ikonkę, no i mamy taką krateczkę, taką siatkę i możemy tutaj umieszczać już nasze elementy, a możemy je wybierać z tego oto zasobnika. Zobaczcie, mamy narzędzie do rysowania połączeń, mamy symbol masy, mamy narzędzie do nazywania konkretnych pinów, mamy rezystor, zobaczcie, symbol amerykański, warto tutaj wiedzieć, że tak wygląda amerykański rezystor, bardzo podobny do cewki, która jest tutaj, pomiędzy nimi oczywiście kondensator, no i dioda, takie najbardziej podstawowe elementy, całą resztę wybiera się tutaj, jest takie menu komponent i zobaczcie, tutaj możemy wybrać różnego rodzaju elementy, są tutaj też podfoldery, także warto sobie tam przejrzeć, co my tam mamy. I po wybraniu danego elementu mamy tutaj symbol, jak on wygląda i jakiś prosty opis. Możemy także zmienić bibliotekę, z której korzystamy. Ta jest domyślna. No i jeszcze narzędzia do przenoszenia i do przesuwania, co Wam pokażę, czym one się różnią. No oczywiście narzędzia typu cofnij i ponów oraz narzędzia do obracania czy przerzucania naszych elementów. No i jakieś oznaczenia tekstowe czy dyrektywy, o których też jeszcze kiedyś Wam wspomnę. No to postarajmy się umieścić kilka elementów, ale zanim to zrobimy, jedną rzecz, którą Wam zwrócę uwagę, mianowicie tutaj są strasznie dziwne skróty klawiszowe i warto się ich nauczyć, ponieważ zobaczcie, cofanie na przykład jest to F9, ale wszystkie elementy też mają jakieś skróty. Jak się tego nauczycie, no to zobaczcie, R rezystor, C kondensator, bardzo prosto można sobie te elementy tutaj wrzucać. No i tak samo jeżeli chodzi o rysowanie połączeń, czy usuwanie, zobaczcie, delete F5, no klawisz delete na klawiaturze też działa, ale trzeba wiedzieć, jak z tych narzędzi tutaj korzystać, bo trochę to inaczej jest, niż można byłoby się domyślać. No i zróbmy taki pierwszy układ. Potrzebne nam będzie zasilanie, dlatego należy wejść w komponenty i tutaj odnaleźć voltage. Zobaczcie, taki symbol zasilania umieszczam. Scrollem mogę oczywiście się oddalić lub przybliżyć. No i umieśćmy jakieś dwa rezystory, zróbmy jakiś taki prosty dzielnik napięcia. No i na każdym schemacie ważna informacja, musi znaleźć się masa. No i teraz wybiorę sobie połączenia i zobaczcie, połączenia można robić za pomocą takiego kursora. I wszystkie połączenia robimy pod kątem prostym. I kliknięcie zawsze zamyka połączenie, to znaczy zmieniamy wtedy kierunek. Zobaczcie, teraz naciskam tu i mam połączone dwa elementy. Tak samo tutaj klikam znowu w rogu. Teraz mogę utworzyć połączenia, zobaczcie, pod kątem 90 stopni. Tutaj klikam, aby podłączyć się do masy. No i jeszcze zostało mi podłączenie takie. Jest to trochę uciążliwe, jeżeli ktoś pierwszy raz ma styczność z tego typu programem, no to takie rysowanie obwodów jest trochę uciążliwe. No i narzędzia, o których wspominałem, narzędzie do przesuwania, zobaczcie, chwytamy element, przesuwa się on bez tych połączeń, a natomiast to narzędzie, zobaczcie, przesuwa element razem z połączeniami. No i teraz możemy ustawić sobie jakąś wartość tego napięcia, klikamy prawym przyciskiem, no i tutaj mamy wartość napięcia DC, ja sobie zrobię na przykład 5 V. No i dla naszych rezystorów R1 prawym przyciskiem, zobaczcie, rezystancja. No i mogę tą rezystancję wyrazić po prostu na przykład 100 i będzie to 100 ohmów. Mogę na przykład napisać 100K, będzie to 100 kOhmów. Mogę napisać 100M, będzie to 100 mOhmów. No i w przypadku 100 MOhmów, tutaj ważne,
nie używamy dużego M, ponieważ zostanie ono rozpoznane jako mili, trzeba tutaj napisać meg. To też warto wiedzieć. No, zróbmy taki dzielnik, powiedzmy 10 kilo i drugi rezystor niech będzie z 4,7 kilo. No i też tutaj Wam pokazuję, że należy robić kropkę, nie przecinek. Oczywiście możemy ustawić tolerancję tego elementu, czy moc, jaka może się na nim wydzielić. I tutaj od razu zauważycie, że mamy tutaj tak jakby rzeczywiste elementy, czyli każdy element może mieć swoje własności, które posiada w rzeczywistości. No i aby tutaj zobaczyć, jak to napięcie nam się rozłoży na tych rezystorach, musimy przejść do symulacji i tutaj trzeba sobie ustawić, co chcemy symulować. Dla takich prostych symulacji, gdzie mamy stałe napięcie, używamy tej ostatniej zakładki, naciskamy OK i umieszczamy taką komendę. To jest właśnie komenda, którą można też tutaj wpisać, Spice Directive, dyrektywy Spice'a. Można się ich nauczyć, można tutaj dużo fajnych rzeczy oprogramować. No i teraz możemy kliknąć Simulate, Run i zobaczcie, co otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy napięcie VN01, czyli w punkcie tym pierwszym, VN02 to będzie na przykład tutaj. Mamy napięcie w tym punkcie, mamy prądy płynące przez te dwa rezystory i mamy prąd wypływający ze źródła, temu z minusem. No, aby wiedzieć, które miejsce, który punkt jest który, no to można sobie te punkty tutaj ponazywać za pomocą tego net label. Na przykład dajmy sobie nazwę out. No, jeżeli tą nazwę gdzieś tutaj umieszczę, no to musi ona być połączona za pomocą takiego przewodu. Ciach. No i teraz w tym punkcie mamy out, jeżeli jeszcze raz uruchomię symulację, no to mam już opisane, że to jest napięcie w tym punkcie. No i dla takich symulacji wszystkie kondensatory traktowane są jako rozwarcia, wszystkie cewki jako zwarcia. Jeżeli macie jakieś zadanie w szkole czy na studiach, gdzie macie tuzin rezystorów, trzeba gdzieś policzyć prądy czy napięcia, no to tutaj wszystko ładnie zostanie Wam wyświetlone w takiej oto tabelce. Przejdźmy do trochę bardziej zaawansowanych symulacji, czyli spróbujemy zrobić coś w dziedzinie częstotliwości. I teraz kolejny przykład, nacisnę sobie Delete i jeżeli jestem w tym oknie programu, naciskam Delete, pojawiają mi się nożyczki i tym narzędziem nożyczek można wycinać jakieś rzeczy. Także też jest to ciut inaczej, nie zaznacza się elementu i wtedy nie wciska się Delete, tylko trzeba wejść do tego narzędzia wycinania i dopiero powycinać jakieś elementy, zobaczcie. Jeżeli chcę wyjść z tego narzędzia, naciskam Escape. No jak się nauczycie komend LT Spice'owych, tych, które się tutaj wprowadza i nauczycie się tych skrótów, które tutaj są, no to wtedy to narzędzie jest naprawdę bardzo szybkie w stosowaniu. No a dzisiaj będziemy sobie tak wyklikiwać. No, także dodajmy kondensator i stwórzmy może taki prosty filtr, taki filtr dolnoprzepustowy. Naprawiam tutaj te połączenia, no i może dodam ten punkt wyjściowy. Nazwijmy go sobie out, tak jak był wcześniej. No i w ten sposób moglibyśmy zobaczyć, co tutaj jest na wyjściu. Tą naszą symulacją dla napięcia stałego, no to mielibyśmy to 5 V. No ale my chcemy zobaczyć, jak tutaj się zachowa to wyjście, jeżeli tutaj będziemy mieć sygnał AC, czyli kasujemy to DC. Przechodzimy do zaawansowanych i zobaczcie, tutaj mamy sygnał AC, czyli 1 V amplitudy dla naszego sygnału sinusoidalnego. No i teraz, aby to przesymulować, musimy sobie znowu ustawić warunki. Przejdźmy tutaj do symulacji AC. Mamy, co ile mamy przesuwać się po naszym wykresie, czyli możemy się przesuwać co oktawę. No i ile punktów ma być na oktawę, z doświadczenia powiedzmy, że 20 to już jest fajny przebieg. Częstotliwość, od której startujemy, powiedzmy od 1 Hz. No i częstotliwość, na której kończymy, powiedzmy 10 MHz. No i zobaczcie, używam tutaj meg. No i teraz tą dyrektywę sobie tutaj wrzucam, aby symulator wiedział, co ma zrobić. Pozostało jeszcze ustawić wartość dla naszego kondensatora. No i tak samo możemy użyć na przykład 10 U, wtedy będzie 10 mikrofaradów. Zobaczcie, że mamy tutaj dużo opcji
możemy ustawić inne parametry tego kondensatora, które będą miały znaczenie przy wyższych częstotliwościach, czyli na przykład jego indukcyjność. No, znajdziecie takie informacje na pewno w notach katalogowych. Każdy przyzwoity producent takich elementów zamieszcza tam takie smaczki. No, ale możemy też tutaj wybrać, zobaczcie, Select, i mamy tutaj kilka gotowych, kilka wbudowanych kondensatorów z oznaczeniami. Oczywiście, jak sobie znajdziecie odpowiednią bibliotekę, możecie mieć tych kondensatorów więcej, a możecie po prostu dla danego kondensatora znaleźć taki zapis w postaci biblioteki albo w postaci takiej dyrektywy opisującej wszystkie właściwości tego kondensatora. Zostawiamy to 10 mikro i uruchamiamy symulację. No i na pierwszy rzut oka nic tutaj nie mamy, ale teraz zachowujemy się tak na oscyloskopie, czyli zobaczcie, możemy się wpiąć z taką sondą w dowolny punkt i zobaczyć, co tam się dzieje. Więc ja sobie kliknę na Out i zobaczcie, dostaliśmy charakterystykę tego układu. No, kondensator duży, więc obcinamy tutaj już bardzo niskie częstotliwości. Może zmieńmy ten kondensator na 100 nano. Jeszcze raz Simulate Run. No i teraz nasza charakterystyka. Zobaczcie, mamy tutaj punkt, w którym zaczyna nam opadać ta charakterystyka. No i wyrażana ona tutaj jest w decybelach. No, co po niektórzy decybeli jeszcze trochę na przykład nie ogarniają i chcieliby sobie mieć to w voltach. No to wystarczy na tą podziałkę tutaj kliknąć prawym przyciskiem, wejść do manualnych limitów i zobaczcie, tutaj możemy sobie zmienić na skalę liniową. Wtedy u góry, zobaczcie, mamy 1 V, przesuwamy się co 100 mV i na dole mamy 0 V. No i ciach, no i już widzimy, że przy naszym tym 1 V na wejściu tutaj zaczyna nam spadać to napięcie. No tą przerywaną linią mamy charakterystykę fazową. Tutaj mamy przesunięcie fazowe. No i w ten sposób możemy przesymulować coś w dziedzinie częstotliwości. Możemy sobie stworzyć jakiś fajny filtr, czy to kaskadowy, czy jakiś bardziej rozbudowany, i możemy także zmierzyć na przykład prąd przepływający w danym punkcie. Jeżeli najedziemy, zobaczcie, na rezystor, no to w tym wypadku mamy prąd, który się zmienia zgodnie z częstotliwością. Także możemy kilka punktów zmierzyć, kilka wykresów. Jeżeli tu sobie klikniemy, zobaczymy, że napięcie na wejściu się na przykład nie zmienia i cały czas mamy 1 V, to też jest na przykład pomocne przy niektórych pomiarach. Także poeksperymentujcie z tą dziedziną częstotliwości. Często jest tak, że analizujemy układy w dziedzinie czasu, czyli tak jak rzeczywiście one mają działać, i może na potrzeby tego odcinka stworzymy sobie jakąś taką prostą przetwornicę i zacznijmy od zasilania. Zasilanie nasze wejściowe umieścimy sobie tutaj na boku. No i dajmy na to, że to napięcie zasilania będzie tutaj 5 V. Teraz sobie umieścimy cewkę. Jeżeli chcemy obrócić jakiś element, używamy Ctrl R jak Rotate. Umieszczamy tutaj naszą cewkę. Teraz sobie umieścimy jakiś tranzystor, który nam będzie kluczował tą cewkę, i ja tutaj sobie przejdę do NMOS-a, czyli MOSFET typu E z kanałem typu N. No i potrzebna nam jeszcze jest dioda, kondensator i jakieś obciążenie. Najlepiej sobie na początku porozmieszczać te wszystkie elementy, ponieważ później się bardzo ciężko tutaj wszystko przesuwa, jak już mamy połączenia. No i jeszcze musimy jakoś sterować tym tranzystorem, dlatego przyda nam się jeszcze jedno źródło napięcia. I tutaj będziemy sobie sterować tym tranzystorem jakimś takim sygnałem prostokątnym. Teraz pozostało porobić połączenia. Pamiętajcie, aby zawsze w tych układach umieszczać masę. Bez tej masy cała symulacja nie ruszy. Ok, jeszcze jedno połączenie. I możemy sobie dla cewki poustawiać różne parametry. Indukcyjność,
Możemy ustawić peak current, czyli maksymalny prąd, który tutaj może w piku przepływać, powiedzmy jakieś 3 ampery, jakąś rezystancję szeregową, niech to będzie 10 miliomów. Te dane możecie znaleźć w każdym sklepie czy w nocie katalogowej danej cewki. Tak samo możecie tutaj wybrać cewkę z listy z dostępnej bazy. Tranzystor MOSFET, zobaczcie tutaj fajna rzecz. Mamy dosyć dużo MOSFETów, niestety większość jest właśnie z firmy Linear Technology, no bo to jest ich program, tak? No, jeżeli macie jakiś inny tranzystor, możecie zawsze znaleźć jego model i wkleić sobie tutaj, może kiedyś pokażę, jak to się robi. I znajdźmy jakiś tranzystor, który jest mi bardziej znany z nazwy. Jakiś taki duży, mocny tranzystor, niech tutaj będzie z IRF-ów. Może posortujmy po nazwie. Scroll, scroll, scroll. Zobaczcie, bardzo dużo ich tutaj jest. IRF. Niech będzie ten. Zobaczcie, N-kanałowy. 3 miliohmy, niewiele. Może być. No i w tym momencie mamy tak jakby fizycznie ten tranzystor tutaj, czyli wszystkie jego właściwości, wszystkie jego niedokładności są tutaj zachowane. Diodę, jaką sobie tutaj wybierzemy, zobaczcie, mogą to być diody Schottkiego, diody Zenera, wszystko tutaj jest umieszczone i rozpisane. Jakąś taką znaną diodę BAT54, często korzystałem z tej diody, może gdzieś tam kojarzycie. Kondensator, powiedzmy, niech to będzie jakieś 100 mikro i obciążenie, dajmy na początku niewielkie, 1 kilo. No i pozostało nam jeszcze skonfigurować sterowanie tym tranzystorem. Znowu przechodzimy do zaawansowanych i tutaj mamy taką opcję Pulse. I w tej opcji możemy ustawić jakieś sygnały typu prostokątny, czy PWM, czy jakieś piłokształtne, no i napięcie on 5 V, na początku 0, co tutaj mamy jeszcze, czas włączenia i czas przebiegu, czyli czas okresu. No i tutaj okres, powiedzmy, niech będzie 10 mikrosekund, a te on 5 mikrosekund, czyli będziemy mieć wypełnienie 50%. Liczba cykli, czyli ile cykli mamy tutaj wygenerować, powiedzmy, niech będzie to 100 cykli. No i pozostałych rzeczy, takie jak czas narastania czy czas opadania, nie musimy tutaj uzupełniać. I teraz przejdziemy sobie do symulacji i będziemy symulować czasowo, czyli podamy czas zakończenia. Niech to będzie symulacja, która trwa 10 milisekund. Uruchamiamy symulację. Jeżeli wszystko jest w porządku, ok, to okno możemy zamknąć, nie będzie nam już potrzebne. Rozmieszczamy sobie ładnie te okienka i co się dzieje? Mierzmy napięcie na wyjściu. I napięcie nam narasta, narasta, narasta. No i potem przestają nam generować tutaj impulsy. No i ten kondensator nam się powoli rozładowuje. Więc jeżeli damy sobie tutaj ciut więcej tych cykli, powiedzmy 1000, zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądać. I napięcie nam narasta praktycznie w nieskończoność, tak? No, to wszystko ogranicza nam cewka i właściwości tego tranzystora, właściwości tej diody. Także to wszystko da się tutaj sprawdzić, jakie maksymalnie napięcie osiągniemy. No, ale wystarczyłoby na wyjście dodać jakąś diodę Zenera, która by nam tutaj ograniczyła to napięcie wyjściowe. Dodamy jakąś diodę Zenera. Zobaczcie, że wszystkie diody dodaje się tym samym symbolem, symbolem diody. Oczywiście dioda zaporowo. Wybieramy nową diodę, jakąś diodę Zenera dla wartości napięcia, powiedzmy 12 V. I teraz uruchommy tą symulację i zobaczcie, że jak tylko nasz kondensator się naładował, napięcie nam pozostaje na tych 12 V. Czyli nasz układ działa. Dodatkowo możemy zobaczyć tutaj takie rzeczy jak prąd płynący, dajmy na to, przez ten kondensator, czyli jakim prądem ładuje się ten kondensator.
No i widzicie, że on ładuje się takimi impulsami, na początku dużymi. Zobaczcie, prawie 4 ampery tutaj mamy. No i oczywiście możemy na tym wykresie sobie coś powiększyć, zaznaczając. Widzimy te impulsy. Oczywiście częstotliwość tutaj wynika z tego naszego źródła. Jeżeli chcemy wrócić do tego wyglądu, który był na początku, możemy jeszcze raz odpalić symulację i wszystko nam się oddali, tak jak było na początku. Jeszcze możemy z fajniejszych rzeczy na przykład zobaczyć, jaki prąd płynie przez tą diodę Zenera. Teraz nam znikło napięcie, ok. No i zobaczcie, w momencie jak kondensator się ładuje, dioda nie przewodzi, w momencie kiedy napięcie już przekracza to 12 V, no to dioda musi je kompensować, więc napięcie się utrzymuje, ale przez diodę, zobaczcie, płynie stały prąd 240 mA. Także bardzo fajny program do symulacji, można tutaj różnego rodzaju układy tworzyć i symulować tak właśnie fajnie w czasie wszelkiego rodzaju przetwornice. W ten sposób możecie sobie przesymulować. Spróbujcie przesymulować jakieś układy, które były już w elektroprzewodniku wcześniej. No i ja, konstruując kolejne odcinki, opracowując kolejne układy, będę Wam pokazywał już właśnie symulacje w tym programie. Także myślę, że powinniście się z nim zaprzyjaźnić, zaznajomić i poćwiczyć sobie kilka różnych testowych układów. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli przypadł Wam on do gustu, kliknijcie łapkę w górę. Pamiętajcie o możliwości subskrypcji kanału oraz śledzenia nowości na Facebooku. Wszelkie pytania możecie kierować zaś na maila. Trzymajcie się, cześć!